Cześć, witam Was na kanale Łączymy Technologię w serii Dziwne u mnie działa. Nie mam jakieś tiki jak mówię, nie wiem czemu. Nie, czasem jak coś powiem, to tak robię tak, albo mi brwi lecą do góry. Cześć, witam Was na kanale Łączymy Technologię w serii Dziwne u mnie działa. W dzisiejszym odcinku pokażę i omówię funkcję edycji podglądu w urządzeniach Hikvision. Będzie nam do tego potrzebny program IVMS 4200, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. Uruchamiamy program i przechodzimy do ustawień urządzenia. Szukamy naszej stacji bramowej. Klikamy ustawienia. Włączyło nam się nowe okno z ustawieniami urządzenia. Przechodzimy do zakładki obraz. Widzimy tutaj obraz z naszej stacji bramowej. Nad tym oknem widzimy dwie funkcje. Pierwsza z nich to standard wideo. Możemy go zostawić na ustawieniu PAL. Niżej mamy opcję WDR, czyli Wide Dynamic Range. Jest to doświetlenie ciemnych stref na obrazie. Obok widzimy inne ustawienia, takie jak jasność, kontrast, nasycenie czy ostrość obrazu. Przejdźmy do kolejnej zakładki. Widzimy tutaj opcję dzień i noc. Zalecane jest, aby zostawić ją jako auto. Przejdźmy do zakładki Backlight. Jest to funkcja bardzo podobna do WDR, z tą różnicą, że doświetla nam konkretną stronę obrazu. Przejdźmy dalej. Zakładka OSD. W tym miejscu możemy wyświetlić dodatkowe rzeczy na obrazie z naszej stacji bramowej. Widzimy tutaj funkcję wyświetlania nazwy urządzenia, daty czy tygodnia. Dodatkowo możemy zmienić format godziny oraz format daty. Przejdźmy do ostatniej zakładki. W tym miejscu możemy przyciąć obraz z naszej stacji bramowej. Jeżeli chcemy pozbyć się widocznych ramek na obrazie, zaznaczamy tą opcję i zmniejszamy rozdzielczość, na przykład na HD. Klikamy zapisz. Obraz przybliżył się, a nasze ramki zniknęły. Jeżeli macie propozycje co do następnych filmów, proszę o napisanie je w komentarzu. Dzięki za uwagę, lajkujcie, subskrybujcie, cześć! Będzie nam do tego potrzebny program IVMS 4200. Co to jest? Nie wiem, się po prostu mózg, nie wiem. No.